więc mówimy na temat powtórnych małżeństw. I powiedziałem poprzednim razem, że nie ma żadnych problemów z powtórnym małżeństwem w razie śmierci partnera. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze tak. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze w rozdziale 7, w wierszu 2 i 3 w sposób następujący. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. To samo dotyczy odwrotnej strony. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. A więc jest tu wyraźna wypowiedź mówiąca o tym, że po śmierci jednego z partnerów, ten drugi, może wyjść za mąż, jeśli taka możliwość istnieje. W takim przypadku Pismo nawet zaleca powtórne małżeństwo. Zaleca po to, aby wdowiec lub wdowa nie cierpiała z powodu samotności, by nie była także ciężarem dla dzieci, dla zboru. I proszę, zwróćmy uwagę na pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 5, i przeczytajmy fragment właśnie o tym traktujący. W 5 rozdziale od wiersza 3 czytamy tak. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś, która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Przykaż im, żeby były nienaganne. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. I dalej, na listę wdów może być wciągnięta niewiasta, licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Młodszych zaś wdów na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na się potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz także są gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Chcę tedy, aby młodsze, i to jest to, na co chciałem zwrócić uwagę, aby młodsze wdowy, a więc owdowiałe, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. Patrzymy na rozwód w świecie zupełnie inaczej niż na rozwód nawróconych ludzi. Dlaczego? Bo nawróceni ludzie, a więc wierzący ludzie, ci, którzy się na nowo narodzili, są nowym stworzeniem. Ich umysł został oświecony, stali się nowym stworzeniem. I tak jak już wam mówiłem, jeśli się zgłaszają do mnie nowożeńcy, to pierwsze pytanie, jakie im zadaję, brzmi: czy świadomi jesteście, że taka jest wola Boża? Tak. W jaki sposób tę wolę Bożą rozeznaliście? Tak i tak. A więc wtedy przyjmuję, że to, iż są razem, jest wolą Bożą. A co mówi Biblia? Co Bóg złączył? Człowiek niechaj nie rozłącza.
Więc jeśli Bóg złączył i oni deklarują, że rozumieją, że taka jest wola Boża, jakim prawem jakiś świecki, nieoświecony umysł w osobie sędziego ma teraz prawo rozdzielać to, co Bóg złączył? Choć ma wiedzę, choć ma poznanie, jeśli chodzi o prawo, o przepisy prawa, ale on nie ma prawa poprawiać za Bogiem. I w związku z tym, jeśli ktoś, będąc wierzącym człowiekiem, zawierał ślub, świadom, że taka jest wola Boża, a teraz idzie do sądu, żeby się rozwieść, to co zbór ma z nim zrobić? Jest tylko jedna możliwość. Jaka? Wyłączyć go ze zboru. I takich ludzi się wyłącza ze zboru. Takich ludzi się wyłącza ze zboru. Czasem to jest bardzo przykre. Nie dość, że przeżywa dramat rozwodu, nie dość, że przeżywa dramat rozdarcia w małżeństwie, to jeszcze w zborze się taką osobę wyłącza. No ale nie ma innego wyjścia. Wy znacie inne wyjście? Ja nie znam innego wyjścia, bo nie reagując, pozostawiając taki przypadek w zborze, otwieramy puszkę Pandory. To znaczy, że każdemu, któremu się powiedzmy po raz drugi zupa przesolona trafiła, może zechcieć się rozwieść. I wtedy, jeśli pastor powie nie, no to co? A tamten to co? A tamten to co? A tamta to co? I trzeba wtedy zamknąć buzię na kłódkę. No bo co człowiek wtedy powie? I widzicie, powód, dla którego Biblia mówi, że biskup ma być mężem jednej żony, między innymi tym jest spowodowany. Bo jeśli biskup jest, to znaczy pastor jest mężem już drugiej żony i teraz nie pozwoli komuś na rozwód, to gdzie jest sprawiedliwość? To co, u Boga są równi i równiejsi? Dlatego Biblia mówi, że biskup ma być mężem jednej żony, po to, żeby nie dopuszczał do takich karygodnych poczynań u innych ludzi. A dzisiaj niestety w świecie jest tak, że praktycznie co drugi, trzeci przypadek to jest właśnie taki skomplikowany przypadek. A więc po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, kiedy nastąpił rozwód? Przed nawróceniem czy po nawróceniu? Jeśli rozwód nastąpił przed nawróceniem, no to trzeba sprawy badać. Badać po pierwsze, tak jak już wam mówiłem poprzednim razem, badać, czy nie ma żadnej możliwości powrotu do poprzedniego stanu. Bo przecież Biblia mówi tak, że jeśli wierząca żona ma poganina i ten poganin zgadza się z nią żyć, to ona go nie powinna opuszczać. A więc jeśli żona się nawróciła, załóżmy, a mąż pozostał w świecie i jeśli on by mimo wszystko teraz chciał wrócić, to ona nie ma możliwości mu odmówić. No przykro mi, no nie ma możliwości. Tak mówi Biblia. I nie chodzi mi o to, żeby się podobać ludziom albo żeby głaskać ludzi, ale tak mówi Biblia. Nie ma prawa go opuścić. Jeśli on, powiedzmy sobie ten ktoś, albo ona w świecie będąc, jego partnerka się nawróci i on powie, nie, ja nie chcę absolutnie jej znać, to ma takie prawo. Ma takie prawo i nie musi wracać. Apostoł Paweł to wyraźnie podkreśla. Jeśli poganie chce odejść, to niech odchodzi. Bo jak, skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? To jego decyzja tutaj wchodzi w grę. Ale jeśli chce wrócić, to żonie, wierzącej żonie nie pozostaje nic innego, jak przebaczyć i wrócić, i nawiązać relacje z mężem. Nawiązać ponowne relacje z tym, który odszedł. To jest tego rodzaju przypadek. Ale no, inna sytuacja jest wtedy, gdy rozwód nastąpił w świecie i zanim, powiedzmy sobie, no, skoro już mówimy o żonie, trafiła do zboru, to jej współmałżonek nawiązał już relację z inną kobietą, ożenił się na przykład i już z tamtą kobietą ma potomstwo, no to teraz byłoby czymś niegodziwym rozrywać to, co tam jest,
osierocać dzieci i powiedzmy z powrotem zmuszać do powrotu do tej, którą opuścił, z którą się rozwiódł. A więc powiadam raz jeszcze, bracia i siostry, no nie ma dwóch sytuacji podobnych. Każda jest inna. Dlatego kierownictwo zboru na czele z pastorem musi każdą sprawę oddzielnie rozpatrzyć, przyjrzeć się, przeanalizować, zorientować się, czy nie ma możliwości nawiązania zerwanych nici. Jeśli nie ma, no to musi podjąć jakieś inne decyzje. Drugie pytanie, które sobie w takich sytuacjach trzeba zadać, dlaczego nastąpił rozwód? Dlaczego nastąpił rozwód? Czy rozwód nastąpił tylko dlatego, że komuś się twarz nie podobała? Czy rozwód nastąpił dlatego, że partner, powiedzmy, miał skłonności do jakiejś dewiacji, jak mówiłem poprzednio, kiedyś? Jakieś skłonności zmuszał na przykład żony do seksu zbiorowego albo coś w tym rodzaju? A więc z jakiego powodu nastąpił rozwód? Jeśli to jest sprawa błaha, no dlatego, że co nie lubi tego, co ja lubię, albo nie pozwala mi kupować każdej sukienki, jaką ja chcę, no to to nie jest powód. Więc to jest zupełnie jeszcze inna sytuacja. Więc dlaczego nastąpił rozwód? I po trzecie, trzeba sobie zadać pytanie, czy wyczerpane zostały wszystkie możliwości ponownego zejścia się? Bo jak mówię, czasem się pokłócą i się rozchodzą. Pokłócą się, już jedno idzie w jedną stronę, drugą stronę. Wystarczyłoby, żeby jedno powiedziało przepraszam, a drugie na tyle pokorne było i zgodziło się z tym. A więc dlaczego ten, z jakiego powodu? Czy zostały wyczerpane już wszystkie możliwości? A zwłaszcza jeśli jedna ze stron się nawróciła? Czy z modlitwą, w poście i w modlitwie szukała oblicza Bożego ta strona, żeby się pojednać z tym, od którego odeszła jedna ze stron? Czy wyczerpany, czy może sobie dana osoba uderzyć się w piersi i powiedzieć tak, przed Bogiem mogę wyznać, że zrobiłam wszystko, co było w moich możliwościach, żeby wrócić, ale On się nie zgadza. No więc to są różne sytuacje. Więc w związku z tym nie oczekujcie, że ja to jakoś dam odpowiedź na każdą sytuację, o jakiej wiecie, albo z jaką się zetknęliście. Każda sytuacja wymaga oddzielnego przeanalizowania, rozważenia i podjęcia decyzji. Chciałbym tu jedną rzecz jeszcze podkreślić. Dlaczego tak akcentuję, że kierownictwo zboru jest za to odpowiedzialne? Już wspomniałem, ale niemniej jednak jeszcze wspomnę, że kierownictwo zboru, a więc powiedzmy Rada Starszych, a więc na czele z pastorem jako kierownictwo zboru, niesie przed Bogiem odpowiedzialność. I proszę, nie miejcie żalu, jeśli się to gremium nie na wszystko zgodzi, bo ono się nie może na wszystko zgadzać. Wiecie, co powiada apostoł Paweł? Że w ostatecznym czasie ludzie hołdujący swoim zachciankom będą szukać nauczycieli, którzy ucho łechcą. I tacy są. Przyjdź, wszystko dobrze. Jesteś, no wszystko dobrze, nie ma problemu. Przyjdź, udzielimy ci ślubu. Jak będziesz chciał, to ci rozwodu udzielimy i znowu ci udzielimy ślubu. Tacy się pojawią. Tacy się w ostatecznym czasie będą pojawiać. I Paweł zwraca uwagę. Uważaj, bo to są wilki w owczych skórach. Ludzie będą poszukiwać takich nauczycieli, którzy ucho łechcą. Kierownictwo zboru nie może na wszystko pozwolić. Ja tylko przypomnę, w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale jest mowa o tym, że w Koryncie był grzech cudzołóstwa. I kierownictwo tamtego zboru nie zauważało problemu, albo udawało, że nie widzi problemu. Kto z was czyta Biblię, ten wie, co mam na myśli. Ten wie, co ma na myśli, a jeśli nie, to sobie przeczytajcie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział. Tam był ewidentny grzech cudzołóstwa w zborze. Ale pastor tego zboru, czy kierownictwo tego zboru nie zauważało tego problemu. I Paweł się o tym dowiedział.
I pisze do nich list. Jak wam nie wstyd? Czy wy nie wiecie, że nie odrobina, odrobina, podpowiedzcie mi, kwasu zakwasza całe zaczynienie? A więc jedno małżeństwo może zepsuć atmosferę duchową całego nabożeństwa, całego zboru, zanieczyścić cały zbór. I Paweł im to kładzie na serce. Gdy się zbierzecie, choć mnie tam ciałem nie będzie, ale z duchem moim, a więc z moją akceptacją, wyłączcie takiego ze zboru. Usuńcie takiego ze zboru. Przypomnę, co się stało, kiedy Achan ukrył swój grzech w Starym Testamencie w księdze Jozuego. Skaził swoim grzechem całego Izraela i cały Izrael poniósł tego konsekwencje. I Paweł, pisząc, wracając do listu do Koryntian, powiada: nie tylko wyłączcie takiego człowieka, ale oddajcie ciało jego szatanowi na zatracenie, aby się nauczył nie grzeszyć. I bracia i siostry, to jest nasza odpowiedzialność, abyśmy się bali grzechu, bo w pewnym momencie diabeł się może dotknąć naszego ciała, a wtedy tragiczne są nasze skutki, nasze życie, tragiczne jest nasze życie. Dalej apostoł Paweł w liście do Tymoteusza zaleca, jak muszę się śpieszyć, bo już muszę kończyć, w liście do Tymoteusza zaleca Tymoteuszowi: Tymoteuszu, rąk na nikogo z prędka pochopnie nie wkładaj, bo możesz się stać uczestnikiem jego grzechów. A więc jeśli przychodzi para małżeńska, która ewidentnie grzeszyła, i teraz pastor wkłada na nich ręce i udaje, że się nic nie stało, a tutaj już dziecko w drodze, to staje się uczestnikiem ich grzechów. Tak czy nie? Bierze na siebie odpowiedzialność, bierze na siebie grzech tych ludzi. Oni zgrzeszyli, a on się z tym jak gdyby utożsamia. Dlatego nie dziwcie się, jeśli kierownictwo zboru nie na wszystko się zgadza. Oni są przede wszystkim powołani do tego, aby dbać o czystość zboru. Ja się zgadzam z tymi, którzy mówią: wolę mieć mniej, ale świętych, niż tłumy, w których się zmieści każdy grzech. Takie kościoły są, ale my do nich należeć nie zamierzamy. W każdym razie jest to bardzo trudny temat, bardzo ważny temat, od którego tak wiele zależy. Zależy przede wszystkim błogosławieństwo albo taka ołowiana atmosfera w zborach. I niech nam Pan to da zrozumieć i tym, którzy kierują zborami, i tym, którzy do zboru uczęszczają, że możemy wnieść błogosławieństwo do zboru naszą świętością, czystością, ale możemy też wnieść ciężar, obciążenie.